na taki przysłowiowy boks dla koni nie stać zwykłego Kowalskiego. I zwykły Kowalski nie interesuje się końmi, no bo to jest po prostu drogi interes. Te konie potrafią kosztować miliony złotych. Także jak ktoś kogoś stać na takiego konia, no to on też do byle czego go nie wstawi. Nie wstawi go do stajenki, gdzie są trzy deski na krzyż poskręcane, no bo to musi wyglądać, koń musi się w tym czuć, musi być przede wszystkim bezpieczny. Dwadzieścia lat temu zaczynaliśmy, to znaczy zaczynał mój mąż. Zamarzył sobie mieć własną firmę. Zaczynaliśmy u siebie w domu na Sienkiewicza. Kupił kilka maszyn, tokarnie. Mąż miał jednego pracownika na początku. No i w końcu stwierdził, że po prostu już jest tu za ciasno. I od GS-ów udało się kupić jedną halę. Bardzo szybko. No jest jak już teraz 8 lat jak mąż już nie żyje, nie? A oni już 8 lat, oni prowadzą tą firmę. Także to 8 lat to już w ogóle nie wiem, kiedy to zleciało. Branża jedyna w swoim rodzaju. Bardzo mało firm jest prowadzących taką działalność. No mimo wszystko wstępuje aż dwie. No taki akurat przypadek, ale często tak bywa, że tam gdzie jest jedna, tam powstają wtedy kolejne firmy. Branża o tyle ciekawa, że jest właśnie mało producentów, dzięki temu jest mniejsza konkurencja i można się łatwiej wybić, ale klient jest bardziej wymagający. Dumni jesteśmy z każdego zlecenia, bo każde zlecenie pozwala nam wykonywać swoją pracę. Wisienką na torcie i na pewno takim dużym krokiem milowym, jak to się teraz ładnie mówi, był pan Mirosław Szary i jego stajnia w Michałowicach, bo dzięki temu wybiliśmy się na zupełnie inny poziom. On polecał, on był bardzo znany, dużo ludzi do niego przyjeżdżało i wszyscy jak się pytali skąd miał boksy, on mówił, że tu z tej firmy jak dostaniecie, to dostaniecie Mercedesa. Na hipodromie w Sopocie to jeszcze też za taty czasów udało nam się załapać na ten kontrakt, to tam też było ponad 100 boksów robionych. No i teraz, to już będą 2 lata temu, skończyliśmy największy projekt przez naszą firmę robiony. Tam było 250 koni pod Olsztynem. Polska to jest jakaś taka mniej więcej 1/3 naszej sprzedaży. 1/3 sprzedajemy do Szwecji, tam mamy teraz nowego przedstawiciela. No i naszą trzecią nogą jest noga francuska, tam sprzedajemy pod inną marką. Patrząc na to, jakie były początki, to teoretycznie wystarczy tak zwana bożka i spawarka. Od tego można zacząć, ale tak można było zacząć 20 lat temu, teraz już by to nie przeszło. Teraz jest potrzebna piła, najlepiej laser. Laser udało nam się zakupić no jeszcze na końcówce zeszłego roku, ale uruchomiliśmy na początku tego roku. Już są pierwsze tego efekty, bo widać, że przyspiesza nam to bardzo produkcję. No i przez to też jest ta wycinalka laserowa, też jest potrzebne to wszystko, to całe programowanie 3D. Teraz już klienta też nie zadowoli zwykły rysunek 2D. Nie każdy klient ma wyobraźnię przestrzenną. Dzięki temu, że mamy dwóch technologów, oni będą w stanie nam wykonać rysunki takie, które po prostu jak klientowi damy, on będzie to widział. Jak pandemia? U nas pandemia właściwie przeszła od tak. Zleceń było dużo, o brak pracy nie musieliśmy się martwić. Bardziej problematyczne były te lockdowny, te zatrzymania. Nie można było wyjeżdżać do klienta i montować. Teraz widać, że ten rok będzie bardziej problematyczny, bo ludzie boją się wydać pieniądze. Widać, że teraz dopiero ten kryzys przychodzi i zaczyna uderzać. Europa jest bardzo wielka. Drzwi stoją otwarte, wystarczy do nich zapukać i wejść. A za 20 lat mam nadzieję, że hala będzie 2 razy większa, ludzi będzie 2 razy więcej, a sprzedaż będzie 3 razy taka.